Dzień dobry, dzień dobry. Witam was wszystkich bardzo serdecznie. Moi drodzy, będziemy trenować z Mandziem szachy. Zapraszam do wspólnych treningów i witam cię, Mandzio, cześć. Dzień dobry, witam. Twoi widzowie wreszcie zobaczą na tym twoim streamie kogokolwiek, kogo mogliby pokonać. No, myślę, że dużo jest początkujących zawodników, także każdy się będzie czegoś uczył. Dobrze, tutaj już jesteś w tej opcji szachy live. Nie, poczekaj, już wchodzę na czesa. Czescom, szachy live. Poczekaj, bo szukam, czy to jest dokładnie szachy Tak. live. Widzę, jestem. Dobra. O, się pojawiłeś. Dobra, ja już cię tutaj dodaję krzyżykiem. Chwilka. Dobra, poszło zaproszenie. Jesteś już. Dobra, czyli tutaj na tej szachownicy będziemy pracować. Dobra, to teraz tak, zaczniemy sobie, myślę, że od samego początku, czyli w zasadzie od matowania. Tu już ustawimy sobie króla, powiedzmy, białego. Dwie wieże, może to będą białe wieże. Kilka przykładów takiego matowania. Ja wyjaśnię i zaraz sobie to poćwiczymy. No bo z matowaniem nie miałeś do czynienia, mam rozumieć jeszcze. Nie no, miałem do czynienia, no, zakończyłem kilka partii szachowych, nawet kilka razy udało mi się zauważyć mata, że przeciwnik się nie spodziewał, ale to nie było tego dużo, to na palcach jednej ręki policzę. Dobra, bo generalnie najłatwiejszy mat jest dwoma wieżami i to może wyglądać w taki sposób, jak jedna wieża odcina linię siódmą, powiedzmy, Jasne? i druga wieża wskakuje na ósmą linię, w tym wypadku jest szachmat, koniec. No tak, król Tak, nie może uciec. król nigdzie nie może uciec, nie ma się czym zasłonić, jest po ptakach. A powiedzmy, król będzie stał na środku i dwie wieże na przykład sobie ustawimy w taki sposób. No i co zrobić, żeby zapędzić tego króla, znaczy żeby dać mu mata, bo generalnie jest taka prosta zasada, króla trzeba zapędzić jak na jakąś bandową linię. Albo na ósmą, albo na linię H, albo na linię A, albo na tą pierwszą linię. No myślę, że najłatwiej będzie na ósemkę go tutaj zapędzić. No Więc bo tak chory go pchać po prostu, no. może ja pokażę ci, jaki mniej więcej jest schemat. Generalnie wieże się dobrze czują, jak są daleko od króla przeciwnika. No i powiedzmy sobie, ruszam tak. Załóżmy, tak? Król będzie uparty i będzie gdzieś tutaj w środku się przemieszczał. No to musimy go tutaj ładnie odcinać, tak? Odciąłeś króla, nie musisz go szachować. Szachów robisz tutaj jak najmniej. Powiedzmy, król idzie do twojej wieży. No to w tym wypadku, prawda, druga wieża już atakuje go z tej strony. Jasne. Załóżmy, król idzie w tę stronę, żeby tutaj ta wieża nie mogła dać mu szacha. No to tą wieżą uciekasz sobie daleko. I te wieże tutaj, jak takie pantofelki, będą współpracować. Na przemian będą sobie chodziły. Król, powiedzmy. O, tutaj przeskoczyło. Król, co jest? Król idzie. Co tu się stało? O kurde. Ja ci nic nie klikam. Nie? Dobra, okej. Król idzie sobie na przykład w tę stronę, tak? Dajemy szacha, bo ta wieża odcina. No to myślę, że to jest takie łatwe geometryczne i po kolei, tak? W ten sposób. Zaraz to przećwiczysz. Uciekasz na drugą stronę. Król idzie do tej wieży. Uciekasz na drugą stronę. Generalnie jak byłeś tutaj, to... Aha, właśnie, bo ja muszę robić ruchy odpowiednio. Można tu było dać szacha od razu, prawda? Król ucieka. Tak. Jak będzie za szybko, to mów, bo ja tak już, wiesz... Nie, na razie jest spoko, na razie nadążam. Okej, jest wieża. No i sobie idzie król na zmianę. Jest mat. Prosta sprawa. To zróbmy teraz tak. Powiedzmy taka sytuacja. Ja będę czarnym królem się poruszał, a ty ruszasz się wieżami. To akurat Dobra. biały król nie musi brać udziału w matowaniu. Zasada jest taka. Odcinasz króla. Bardzo dobrze. Na przykład idziemy tutaj, atakujemy wieżę. Szczerze mówiąc, teraz stałem pod królem, żeby tej wieży obronić. Też można, oczywiście, a jakbyś nie miał tego króla tak blisko. W momencie, jakbym nie miał, załóżmy, że król byłby wtedy tutaj, bym się chyba przygotował pod to. Wydaje mi się, żebym w ten sposób osłonił i wtedy będę mógł tym ruszyć wyżej, czy wtedy bym Tak, musiał uciec sobie o tym, o wieżę po możesz prawej. uciec, ale lepiej uciec sobie w taki sposób jak najdalej.
To jest jeden z dwóch schematów tak naprawdę. Najprostszy schemat to jest ucieczka od króla. To też jest taki dobry nawyk, żeby uciekać od atakującego tutaj króla, znaczy od króla, który cię atakuje. Oczywiście ten ruch też jest dobry, bo bronisz, tak? Powiedzmy, król pójdzie sobie w tę stronę, jedną wieżą znowu go tam spędzasz. Tak, Ale tak, tak. myślę, że spróbuj po prostu. Dobra, tak jest. Spróbuj wieżą uciekać po prostu. Dobra, okej. No dałeś szacha, więc ja sobie uciekam na przykład tę stronę, tak? Tak. I teraz aktywuję drugą, jak uciekłeś tam w dół. Też prawda, ale zapędź mnie na ósemkę. To będzie, oczywiście masz rację, jak dasz szacha, ja pójdę w dół, to wtedy mnie tutaj zapędzisz szybciej na linię H, ale no, powiedzmy twoim zadaniem będzie zapędzenie mnie na ósemkę, tak? Tak, żeby Dobra. nauczyć się po prostu schematu. Bardzo dobrze. No, uciekam królem. Dobra. Czy to nie, czy cały czas powinien cię przepychać w górę, bo ty jeżeli pójdziesz teraz w dół, to czy mogę ciebie złapać? Nie, nie złapię cię teraz, jak No nie pójdziesz w dół, bo złapiesz, bo jeżeli ja na pójdziesz w ruch, to przykład. cię nie złapię, tylko ty mnie wtedy złapiesz, czyli muszę się ruszyć drugą. No, Tak, no, no. bo jedną wieżą tutaj odcinasz, a druga musi teraz Tak, tak, zadziałać. tak. Czyli druga też musi uciec na tą stronę, żebym mógł ciebie odcinać sensowniej. Generalnie tak, ale zauważ, że jak jeszcze stoi tutaj wieża, to jeszcze masz opcję zaszachowania. Już spędzenia mnie na kolejną linię. Prawda? A tak, bo ty nie możesz podejść. Nie wiem, dlaczego uważałem, że ty możesz podejść sobie normalnie. Okej, rzeczywiście, rzeczywiście. No dobra, obroniłeś, też można tak zrobić, niech będzie. Ty i tak nie możesz uciec w dół. To prawda, dobrze. No, ten szach od dołu jest niepotrzebny zupełnie. Jeszcze raz tutaj A nie jest pomogę. tak, że troszeczkę cię wymuszam, żebyś teraz pobiegł właśnie bliżej tego rogu, że wtedy idzie, wchodzisz na linię A? Nie, ponieważ ja cały czas po szóstce się mogę poruszać. Ja nie muszę iść do góry. Jasne, jasne, Prawda? jasne. Tak sobie warto zapamiętać, wieże stoją obok siebie w ten sposób i tak sobie na zmianę chodzą, prawda? No tak byłoby najlepiej, jakbym tak zrobił. No to rzeczywiście, bo jeżeli tak biorę, to ty masz daleko do tego i nie możesz ruszyć się w dół po prostu. Dokładnie. Wieże są daleko od króla i I na łatwiej się po zmianę. prostu matuje. Dobra, no to No i przy matowanie. kolejnym jest już mat. Dokładnie. Bardzo dobrze. 1-0. Generalnie jeszcze raz powtórzę. Powiedzmy. Prosty schemat. Jest sobie król. Odcinam najpierw wieżą, tak? Bo chcę go zapędzić na ósemkę. Oczywiście tu są możliwości, żeby dać mata szybciej. Powiedzmy, odciąć go z tej strony. I tu jest ten obszar, gdzie król już ma no, bardzo mało miejsca, powiedzmy, tak? Tutaj, no, wszystkich tutaj nie, krateczek nie odhaczę. No, ale chodzi nam o schemat. No, znowu coś klikasz? Nie Nie? dotykam myszki. O kurde. Król tak nie zbija, a to sprawa techniczna. Dobra. Odcinamy króla. Zobacz, no król sobie na przykład idzie w tę stronę. No to go szachujesz, król ucieka po linii prostej. Szachujesz go na zmianę, tak? On tutaj jest odcięty. Na zmianę, cyk. I to jest dosyć proste matowanie. Problem polega na tym, że czarne nie muszą iść królem prosto zawsze, tak? Król może zawsze iść, znaczy nie musi zawsze, tak? Może iść po prostu po skosie, zbliżając się do twoich wieżyczek. Dlatego jak on będzie coraz bliżej twoich W pewnym wieżyczek, momencie musisz uciec wieżą na drugą stronę, to tak? uciekasz na drugą stronę. Zbliża się do wieżyczek i uciekasz na drugą stronę. Dokładnie, taki schemat. Dobra, to jeszcze raz to ćwiczenie, już myślę, że ostatni z tego schematu. I twoim zadaniem będzie mnie, uwaga, zamatowanie na tej pierwszej linii. O, tutaj na dole ciebie zmusić, Tak. tak? Jakoś musisz pokombinować, żeby tego króla mi tam spędzić. Okej, dobrze.
Trzeba No właśnie. miejsce sobie zrobić. Bardzo dobrze. Paradoksalnie twój król ci przeszkadza. Bardzo dobrze. Tak, 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 Tak. tak, tak. Opsa. Okej. No to już idę do góry. A, no właśnie. Ale to nie szkodzi. Tak Było się w po to, twoich żeby. partiach może zdarzyć, więc Tak, 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 tak. trzeba spróbować naprawić błąd. Wtedy jesteś, tak, i wtedy Bardzo jesteś z dobrze. przodu, bo już nie dobiegniesz do mnie. Tak, jest szachmat, bardzo dobrze. Ale jeszcze z tego miejsca pójdę sobie tutaj, żeby troszeczkę utrudnić. Jasne, okej. To teraz muszę królem stąd uciec. A to zobacz, zasłoniłeś linię A dla właśnie, wieży. poczekaj, bo ty, ta, właśnie, ty ruszysz się do przodu, ja wtedy wieżę, to muszę się ruszyć i cofamy się tak naprawdę. No to znowu zobacz, zasłoniłeś linię dla wieży, ja sobie królem uciekam na dwójkę. Okej, wiem o tym, ale ja teraz robię tak. A, sprytnie, dobra, dobra, Wiesz, dobra. tak czy siak tego króla musiałem się pozbyć. Dobrze, bardzo dobrze. No i pięknie. Matowanie wieżami w zasadzie mamy ze sobą, to jest kwestia tam jeszcze jednego poćwiczenia, powiedzmy. Dobra. Matowanie hetmanem i królem. Myślę, że też jest dosyć łatwe, tylko że przy tym układzie, przy matowaniu będzie też potrzebny biały król. Sytuacja końcowa przy macie może wyglądać mniej więcej tak. Ustawienie króli naprzeciwko siebie, wiesz jak się nazywa? Jedno słowo. Nie mam pojęcia. Opozycja. To jest takie dosyć ważne słowo. Jeżeli jest opozycja, to wtedy mamy szansę dać tego mata hetmanem albo jedną wieżą. Pozycja końcowa może wyglądać dokładnie tak. Żeby dać mata, to wystarczy hetmanem, powiedzmy, ruszyć tu na środek. Król jest atakowany, nie ma nigdzie wyjścia, tak? Tak. Król go broni. Prosta rzecz. Można dać mata też, grając tutaj na ósemkę. Tak? Albo tu sobie ruszam. Jest po zawodach. Chodzi o to, że jak jest opozycja, to biały król nie pozwala czarnemu królowi pójść na te dokładnie pola, a hetman wskakując tutaj zajmuje wszystkie te pola. To jest taki końcowy schemat. I zasada jest taka sama jak z dwoma wieżami. Należy króla doprowadzić na bandową linię, tak? Na ósmą, pierwszą, na linię A lub na linię H. No i jak to zrobić? Powiedzmy, króla postawimy sobie tutaj na środku. Pierwsza rzecz, jaką trzeba wykonać, no to odciąć tego króla, tak? Czyli znowu sobie gramy hetmanem w taki sposób, żeby ten król. No ja powiedzmy, chcę go znowu na ósemkę zaprowadzić, tak? Więc Jasne. odcinam sobie go na trójce. No i król sobie idzie w tę stronę albo w tę stronę. I na przykład, jak on pójdzie do góry, to jest dla ciebie sygnał, że ty znowu możesz go odciąć na kolejnej linii, tak? A jeżeli Jeżeli. się zbliży, to wtedy ja się muszę zbliżyć królem albo uciec na drugą stronę królowo, tak? Hetmanem. Zbliżyć się raczej królem wystarczy, bo powiedzmy król idzie w tę stronę, no to skakujesz tutaj na opozycję, tak? Okej. Powiedzmy król idzie w tę stronę, no to teraz już można tego króla zepchać na czwórkę, przepraszam, na piątkę. Są dwa sposoby. Ja może na razie pokażę tak prosto, jak to zrobić, a później przećwiczymy. Powiedzmy idziesz na środek, bo w ten sposób król musi zmierzać na piątkę w jedną albo w drugą stronę i na przykład jak idzie na piątkę, to znowu go odcinasz, zawężasz mu pole działania. Jak tu skacze ten król. Albo w tej sytuacji akurat można wejść na czwórkę, bo tutaj zobacz, król nie ucieknie w tę stronę, cała linia zajęta, więc on musi uciekać do góry. A jak ucieka do góry, to go gonisz. O kurczę, tu z czeskomem coś, jakieś wariactwo jest małe. Dobra, no zobacz. Jest. I król idzie na opozycję. No i powiedzmy, król idzie w tę stronę. Teraz możesz go na środek, tutaj ruszyć się hetmanem na środek i go zaatakować. Powiedzmy, król idzie do środka. Znowu go odcinasz, tak, w ten sam sposób. No, hetman jest o tyle sprytny, że może po skosach, tak, nie jak wieże. Stój, hetman. No, co jest? Kurczę.
Król idzie sobie w bok, powiedzmy, znowu idziesz na opozycję, król ucieka, znowu go atakujesz na środek, król powiedzmy ucieka tutaj, no to go odcinasz znowu na szóstce, tak? Dwa, trzy ćwiczenia i już będziesz matował. Król powiedzmy musi się poruszyć gdzieś tutaj. No i tak się złożyło, że teraz król jest na ósemce, więc wystarczy go odciąć z tej strony, prawda? Ale my sobie założyliśmy, że chcemy go na ósemkę sprowadzić, więc musimy podejść królem. Powiedzmy, król idzie tutaj. No i teraz uwaga, grasz sobie na środek, tak? I tutaj czarne mogą zostawić na ciebie pułapkę, ponieważ grając tu, zobacz, co się teraz dzieje. Hetman zajął miejsca pole A7, pole B7 i pole B8. Jeżeli teraz hetmanem się nie poruszysz, na przykład poruszysz się królem, to z automatu masz remis, jest pat, tak zwany. Nie wiem, czy. Okej, okay, a dlaczego? Właśnie paty to jest coś, co zauważałem zawsze w grach i za każdym razem jest tak, że wszyscy się mocno śmieją z patów, a ja trochę nie wiem, jakim cudem doszło do sytuacji patowej, bo mi się wydaje, że w momencie, jakbym się ruszył tutaj hetmanem, no to czy wtedy nie powinno być wygranej dla białych? Teraz jest wygrana, bo jest szach. A król nie ma ucieczki, dlatego też jest szach i mat. A jeżeli teraz jest ruch białych, jak poruszysz się białymi, to teraz jest ruch czarnych, a czarne nie mają możliwości poruszenia się prawidłowo. Więc jest remis. Okej. Bo ja myślałem, że zawsze myślałem, że pat był na zasadzie, że to czarny w jakiś sposób może zbić białego w tak, że ostatecznie jest pomiędzy nimi remis, że królowie się nawzajem nie mogą zbić, a teraz rozumiem, że chodzi po prostu o to, że czarny nie może wykonać poprawnego ruchu. Dokładnie. Na przykład jakby teraz czarne miały dodatkowo, powiedzmy, pionka, ty ustawiasz go tutaj w pacie, ale on ma pionka, którym może poruszyć, więc pata nie ma w tym wypadku. Albo na przykład te pionki będą. Tutaj może wezmę białego. Sio. Tu powiedzmy jest biały pionek. Okej, masz czarnego pionka, ale w tym wypadku te pionki są zablokowane, tak? I też jest Za tą pat. panią mamy pad. No. Dokładnie. Więc w tej sytuacji, co tu się dzieje w ogóle? Szaleństwo. Czary Mary. W tej Polskie sytuacji, pochodzenie króla. tak, tutaj w tej sytuacji zobacz, musisz wykonać posunięcie hetmanem. Koniecznie. Powiedzmy leciutko do dołu i dzięki temu król ma tutaj swobodę gry. Musisz dać powietrze królowi przede wszystkim. Król na przykład idzie tutaj, idziesz do góry, król idzie znowu do rogu i dajesz mata. Tak? Czyli oddajesz mu ruch, oddajesz mu tempo w szachach. Też jest Dobra. ważne. No dobra, musisz przepraktykować przede wszystkim. Zaczynaj, jesteś białymi. Ok. Z hetmanem jest o tyle fajnie, że król czarny nie jest w stanie do hetmana podejść. Bardzo dobrze. Wręcz wzorowo. Mogłeś już na opozycję pójść, ale to, że tu ruszyłeś, to tylko troszeczkę wydłuża proces matowania, Rzeczywiście. ale to też jest ok. Co tu się dzieje? Aha, ja ruszam. Nie, no to jest coś niebywałego, jakąś skargę trzeba złożyć. Dobra. Okej. No pięknie. Bardzo dobrze.
Dobra, mogłeś mnie odciąć, ale tego nie zrobiłeś, więc sobie idę znowu na siódemkę. Spokojnie. Daję jeszcze Nie, nadzieję. no. Daję ci nadzieję. Ja wiem. Ważny moment. O, bardzo ładnie. A jak mógłbyś teraz zagrać, żeby dać pata? Oczywiście tego nie Jak chcesz zagrać, żeby zrobić. dać pata? Tak, nie chcesz tego w partii zrobić, ale musimy jakiś tam przykład sobie też Czy to omówić. nie byłoby ruszenie się królem albo tu, albo ruszenie się królem tu? Bardzo dobrze, tak. Król nie ma nigdzie ucieczki, dokładnie. Wszędzie jest poblokowany. Super. Zagrałeś sobie tam, tak? Więc idę tu. Nie, no to turniej mamy w kieszeni, jest bardzo dobrze. Świetnie. Dobrze. Teraz No, z tak. takim podejściem na pewno wygramy. Nie, no, no pewnie trzeba być pozytywnie nastawionym. Dobrze, to teraz tak. Matowanie dwoma wieżami, hetmanem, to teraz troszkę trudniejsze. Jedną wieżą. Jedną wieżą też jesteśmy dać w stanie mata. I teraz tak. Zgaduję, Powiedzmy. że podobna zasada, tylko minus taki, że niestety nie mamy skosów. Tak, więc to jest troszeczkę trudniejsze, więcej angażować będzie musiał się król. Król biały. Pozycja końcowa, no chodź tutaj. Pozycja końcowa musi wyglądać mniej więcej tak. No i teraz musi być ruch białych, żeby dać mata w ten sposób. Tak? No tutaj, Tutaj już nie możesz dać mata, bo król ucieka w jedną albo w drugą. Tak, to nie działa w ten sam sposób. Więc do tej sytuacji trzeba doprowadzić. A powiedzmy, będzie już taka sytuacja. I król poruszy się na przykład, no naprawdę coś tutaj. Król się poruszy na D8. No i teraz jak poruszysz do przodu, no to król ucieka. Bardzo ważne jest to, żeby wieża odcinała króla, bo jak pozwolisz królowi uciec, to naprawdę dużo ruchów trzeba wykonać, żeby go z powrotem tam złapać. Więc w tym wypadku też trzeba oddać tempo królowi czarnemu w taki dosyć prosty sposób. Uciekamy wieżą w tym momencie na drugą Na drugą stronę. stronę. Dokładnie. Bo zobacz, bo jak poruszy się król w tę stronę, to dajesz mu mata tutaj. No a jeżeli król będzie poruszał się drugą stronę, to wtedy podchodzisz królem tak, jakbyś był skoczkiem. Tak sobie to można kojarzyć. Tak? Jak król czarny pójdzie w tę stronę, to dajesz mu mata. Więc król ucieka, a szachownica się w końcu kończy. Idziesz sobie w lewo, król idzie sobie znowu. Gonisz go tak, jakbyś był skoczkiem. I on już Zagrywa tutaj nie król. może cię uciec i go wykańczasz. I jest mat. I to jest taki sam schemat na każdej z linii. Jak na przykład król będzie na środku, zaraz to sobie zobaczymy. To jest cały czas ten sam schemat. Jeszcze jest taka opcja, że powiedzmy, tutaj jak król pójdzie w tę stronę, to już mówiliśmy sobie, że uciekamy tak. Można sobie to też skojarzyć, że wieża jest bliżej tego króla. Ja to może przestawię. Wieża ucieka na drugą. Przepraszam, król musi najpierw ruszyć czarny. No co jest, kurczę, blade. Król idzie w tę stronę i sobie uciekasz wieżą na drugą stronę. Sobie kojarzymy to w ten sposób, że przynajmniej ja tak kojarzę, że wieża jest bliżej króla białego niż króla czarnego. Tak? I powiedzmy, też tutaj cofnę. I powiedzmy, król idzie w tę stronę. No i pytanie, czy idziesz wieżą na drugą stronę tutaj? Nie no, po co? No właśnie, nie ma sensu, dokładnie. Bo tu zauważ, jest powiedzmy skoczek w cudzysłowiu. Więc wystarczy wieżą sobie oddać jedno tempo. Zostajesz na siódmej linii, grasz sobie jedno pole, a taka sama siła rażenia jest. No i król idzie, jak idzie tu, to dodajemy mata. Jak idzie w drugą stronę, to go gonisz, jakbyś był skoczkiem. Idzie do. No, chodź tu. Król idzie do rogu, gonisz go. Jest ten sam schemat, tak? Jasne. Przećwiczymy, oczywiście. To samo dzieje się na wszystkich liniach tutaj, gdzie stoi król. No i proszę bardzo, zaczynasz. Ok, bardzo dobrze. Odcinamy króla, to jest podstawa. Tak. Tutaj możesz białym królem się zachować dokładnie. Idziesz na opozycję i będziesz wiedział, czy król idzie do wieży, czy idzie w tę stronę. No dobra, ja idę do wieży. Bardzo dobrze. Tutaj to już mogę uciec na przykład w tę stronę, tak? A, rzeczywiście.
Nie zwróciłem na to uwagi, ale dobra, powiedzmy, żebyś tak uciekł. No, uciekam, okej. Okay. Znaczy, tu też zamatujesz, bo zobacz, akurat tak się złożyło, że tutaj bronisz tych pól. Król broni tych pól, więc król ma bardzo mały obszar tutaj. Tylko to No jest właśnie, kwestia wymanewrowania. ale chcemy ciebie zamatować na górze, tak? Nie na dole. Tak, bo chcemy na razie na 8 go zapędzić, żeby się nauczyć schematu, a potem jak możesz szybciej go odciąć, to też pokażę, to jak najbardziej. To jeżeli ty byś poszedł, poczekaj, bo ty byłeś o tutaj. Oj, teraz to ja pomieszałem. O tak było, tak? Tak. Czy teraz powinienem ruszyć się wieżą, czy znaczy nie. królem? Bo ja chciałem się ruszyć królem o tutaj, w momencie jak ty byłeś tutaj. No, to chyba nie za bardzo. Bo to jest bardziej marnowanie czasu wtedy, tak, czyż tak, nie? Tak, tak. Bo ja się boję, że jeżeli ja pójdę tutaj, załóżmy, że wiesz, ty masz świadomość tego, że chcecie zamatować na górze, to ty się chowasz wtedy po prostu tutaj. No tak, ale czy dasz mi mata tutaj na dole, czy na górze, to bez różnicy, to no i tak przegram. Tak. Chodzi o to, żeby nauczyć się troszeczkę schematu. Odciąłeś mnie i w tym wypadku zobacz, masz skoczka, tak sobie tłumaczmy, no i tracisz tempo wieżą, tak jak tam wtedy sobie mówiliśmy na początku, przy 8. Czyli jak oddać tempo wieżą, zachowując trzecią linię. Bardzo dobrze. Uciekam sobie królem. W matowaniu nie, bo znowu odciąłeś tutaj. A tak, znowu zablokowałem. Nie możesz wieży tutaj zagrodzić, tak? Tej linii. W matowaniu wieżą wykonuje się dużo posunięć generalnie, ale to matowanie jest też łatwe. Dobra. Gramy królem tak, jakbyśmy chcieli skoczkiem atakować. Bardzo dobrze. No i na przykład zagrywam tutaj. Zobacz, co się dzieje. Król jest na bandowej linii. To jak będziesz grał partię, to można to od razu wykorzystać. Odciąć króla w jakiś sposób. No nie. Bo żeby go odciąć, żeby on nie poszedł, a rzeczywiście, bo nie może wtedy pójść w górę i ciebie trzymać całkowicie tutaj pionowo, o tak, nie zauważyłem tego. Tak, ale tutaj by było szybsze matowanie oczywiście, ale mówię, chcemy go na 8 zapędzić, więc tak, zagranie. Jak chcesz na 8 go zapędzić, jest dobre, oczywiście, tak. To odcinanie króla jest w ogóle szybsze, bo na przykład wieża jakby ruszyła tutaj, to zobacz, jak zawęża królowi pole, tak? Tak. Dobrze, bardzo dobrze, są na opozycji króle, no kurczę, i król czarny musi uciekać, dobra. Teraz ten moment, jak muszę ci oddać tempo, tak? Przydałoby się, dokładnie. Już się ruszę, bo było tu i tutaj się ruszę. Aha, no to niedobrze, bo wskakujesz na drugą stronę. Bo tak sobie trzeba skojarzyć, że jak będziesz na drugiej stronie i król pójdzie tutaj, to mnie spychasz. Okay. A jeżeli ruszyłeś tu, to ja i tak zmierzam do wieży. Więc i tak będziesz tak czy siak musiał uciec na drugą stronę. Okej, okay, dobra, rozumiem. To się poprawmy, okej. Okay. No to ja uciekam teraz tutaj. I król zamienia się w skoczka. Dobrze. No dobra, a tak zagram. Świetnie. Brawo. Nie no, elegancko. Okay. Bardzo dobrze. No pięknie. Pięknie, pięknie. No dobra, a... Coś tam zaczynam kumać właśnie podstawy tego matowania, dlaczego się daje tempo i wszystko. Jak w praktyce to rzeczywiście wychodzi, jak się raz to spróbuję zrobić. Tak, to nie jest trudne. A w tej sytuacji jakbyś musiał dać pata, to jaki ruch byś wykonał?
Czy to nie byłoby ruchem patowym? Czy to jest szach wtedy? Nie, no nie jest szach, bo wieża po skosie. Wcześniej tak, to nie jest szach, ale w sensie, że ty nie masz żadnego ruchu wtedy do wykonania oprócz wzięcia wieży. No ale wieży nie mogę wziąć, bo król broni. Tak, tak, tak. Mhm. No świetnie. Dobrze. Czekaj, czekaj. Dobrze, dobrze było. Dobrze, a teraz spróbujmy. Staram się tego pata wymyślić. Ale pat to tak wiesz, ważne, żeby jak będziesz. Nie, to jest ważne, żeby samemu się nie natknąć. Wiem, że to o to chodzi, że ja nie o to, żeby zrobić pata, tylko właśnie nauczyć się pata, żeby go nie zrobić. Tak, bo jak na przykład będziesz tutaj słabszą stroną, to też czasem się uda zremisować, nawet jak masz samego króla, tak? Więc warto walczyć do samego końca, do ostatniej sekundy. Okej, okay. To spróbujmy teraz dać mata wieżą i królem, ale w jak najszybszy sposób, jak tylko, no, kombinuj po swojemu, powiedzmy, tak? Czyli możesz go próbować odcinać w pionie, w poziomie, jak tylko chcesz. Zobaczymy, jak ci to będzie wychodziło. Dobra, to zaczynaj, czy to ja, tak? Tak, tak, zaczynaj. Okej. Okay. Dobrze. Dobry wieczór wszystkim. Przepraszam, że nie czytam waszych komentarzy, ale tutaj skupiamy się mocno na treningu, więc wybaczcie, wybaczcie. Dzisiaj mniej gadania. Dobra. No i znowu król jest na środku. Spokojnie, taki jest plan. Dobra, ja mogę sobie na środku stać. Ważne, żebyś się wyrobił w 50 ruchach, bo jak w 50 ruchów... 50 cię złapie. Bo jak nie zamatujesz 50, to jest remis. Mat w 12 ruchach. Okej. No trochę było tutaj lawirowania, ale wszystko jest na dobrej drodze. Prawdziwy król musi wiedzieć, jak się tańczy tango. Tak jest. No, pole zawężone jest bardzo ładnie.
No świetnie, oddanie tempa. No i pięknie, poradzisz sobie. Jak jedną wieżą. O! No. Powiem ci tak, zrobiliśmy trening, było spoko, zrób to po swojemu i takie, jak mam cię Ale nie, no zagonić? wszystko było ekstra. Troszeczkę oczywiście te ruchy się wydłużały, ale do celu doszedłeś i zdążyłeś. Ekstra. Nie, no, ja jestem spokojny. Jak już wieżą jedną potrafisz matować, to. To jak tam pozbijasz piony przeciwnikowi, to dasz radę. Okej. No to zostało nam najtrudniejsze matowanie. To znaczy, najtrudniejsze matowanie to jest w ogóle gońcem i skoczkiem, ale tego nie będziemy się uczyć, bo to już jest kozackie. A myślę, że nie trafi ci się w partii na tym poziomie. Tak mi się wydaje. No tak na Jeżeli w ogóle dojdziemy do 99%. matowania podczas tego turnieju A to jest pięciominutowego. druga sprawa, tak. Ale myślę, że jeszcze taki zarys matowania dwoma gońcami byśmy zrobili. Dobra. Jest to troszeczkę trudniejsze już niż dwoma wieżami, ale też nie jest aż takie trudne. No i teraz tak, żeby zamatować dwoma gońcami, należy króla do któregoś rogu tutaj wprowadzić. Tak, na bandową linię niestety nie wystarczy. No i powiedzmy, no teraz w zasadzie trzeba jakoś tymi gońcami lawirować. Powiedzmy sobie, ustawię gońce w taki sposób, żeby tego króla odcinały, tak? Zobacz, jak na przykład w taki sposób stoją gońce, no to ten król ma tylko to pole zawężone i trzeba go przemanewrować, znaczy wymanewrować też królem, tak? Przede Tak, bo wszystkim. król musi bronić gońców, bo inaczej przeciwny król może sobie ich zbić łatwo w miarę. Niekoniecznie, bo jak gońce tak staną, to król do nich nie dotrze w żaden No sposób, tak. prawda? No i powiedzmy, zacznijmy z takiej pozycji, żeby było trochę łatwiej, tak? Będę sobie tutaj szedł królem w ten sposób. No tutaj król oczywiście może sobie grać w miejscu. Muszę jakoś tam go dogonić jakoś solidnie, powiedzmy tak. No to też w praktyce musi wyjść. No i powiedzmy, król zagrywa sobie na pole d6. No i teraz bardzo ważna rzecz. No kwestia, do którego rogu chcemy go zapędzić. Czy do tego, czy do tego. No bardziej w lewy górny mi się wydaje, bo prawy już mamy pokryty też naszym królem. No właśnie tu bym odwrotnie spróbował, bo Tak? teraz grając tak, zobacz, w ten sposób ten róg już zamykasz i nie puszczasz króla w ogóle w tę stronę, tak? No i król powiedzmy idzie sobie, nie wiem, tutaj, będzie utrudniał jeszcze mocniej. No to można oddać tempo, znaczy tempo, nawet niekoniecznie, grając sobie na przykład w tę stronę, trzeba sobie tak wyobrażać, gdzie ten król nie może się poruszać, nie? No i powiedzmy, król idzie sobie na pole d7. No i trzeba też próbować jakoś tempo oddać, tak? Można próbować, nie wiem, zagrać sobie na przykład, no stój tutaj. No co jest? Zagrać sobie na przykład gońcem na d5, no i król będzie uparcie szedł w tę stronę, tak? No to już to pole możemy mu odebrać. To jest kwestia tego, żeby odebrać krateczki dla przeciwnika. No i załóżmy, teraz do pomocy musimy mieć, no ten król mi tańczy, nie wiem czemu. Na pole e6 i już odbieramy pole d7. I zobacz, teraz król powiedzmy, no może ruszyć tu, tak? Maksymalnie ucieka. No to sobie gram gońcem. Kurczę, on chce zwiewać tu mi, nie wiem dlaczego. Gramy sobie gońcem na b6. No i zobacz, tu odbierasz pole, tu odbierasz pole, tu i tu, i tu. Jedyne pole dla króla jest na c8. No więc król tam idzie. Można, jakby to powiedzieć, no można królem troszeczkę się zbliżyć, tak? W ten sposób. Król idzie w to samo miejsce. No i teraz już jest schemat dosyć łatwy, jak już jest tak blisko król. Powiedzmy, oddajesz tempo. Uciekasz sobie nawet gońcem na G1, nie ma to znaczenia, te pola są zajęte. I te. I teraz Jasne. schemat jest taki. Idzie sobie król w prawo, lecisz gońcem, odbierasz mu kolejną kratkę. Więc król musi iść znowu w prawo i goniec znowu odbiera mu kolejną kratkę. Król idzie sobie teraz w prawo, no i jesteś na opozycji. Powiedzmy, król chce uciec, nie chce iść do rogu, tylko chce iść w drugą stronę, to go gonisz gońcem. Okej. Dajesz szacha.
Król I po prostu sobie. go na nim wymuszasz prędzej czy później pójście w róg. Tak, dokładnie. Król idzie sobie tutaj, zobacz, w prawo. I wymuszasz znowu gońca. Już te pola są zajęte, król nie przejdzie. Już jest bardzo blisko. No i bardzo ważna rzecz, idziesz na opozycję, nie puszczasz króla, żeby on tam nie uciekł sobie tędy, powiedzmy, jasne. Tak? No i król sobie idzie w tę stronę. Oj, stój tutaj. W tę stronę. No i znowu na opozycję. I jak już masz tutaj króla, to też jest wolna diagonala, żeby przekątna inaczej, żeby tutaj dać matę na samym końcu. I powiedzmy, król ma jeszcze pole ucieczki tędy. No, ale go szachujemy. Tu jest wszystko i wtedy zajęte. Jest muszone, żeby pójść w prawo. Tak, idzie w prawo. Stój. Goniec daje szacha. I dajemy matę. Okej. Okay. Takie to proste, nie? Wygląda na miarę proste. No wygląda, tak. Ale jak ci rozstawię na przykład figury w ten sposób, no to matuj, nie? Generalnie spróbuj jakoś te gońce złączyć. Będzie ci troszkę łatwiej sobie wyobrazić, które gońce, znaczy, że te gońce tutaj zajmują jakieś pola. No a potem musisz też manewrować królem, tak? No spróbujmy po prostu, pójdźmy na żywioł. Dobra. Zaczynasz. Zastanawiam się, czy będę chciał cię pchać w górę, czy jednak na dole złapać, ale spróbujmy w górę właśnie. Ja myślę, że najpierw te gońce jakoś do siebie przyłącz i to się okaże, gdzie ten król będzie zmierzał, tak? Okej. Okay. O, super. Tutaj świetnie współpracują gońce. Bardzo dobrze. Okej, okay, tutaj. No, to jest nawet jeszcze łatwiejsze w tym wypadku niż to, co ja ci pokazywałem, bo no, bardzo dobrze. Dobra, idziemy tak. Nie, no to kurczę, turniej jest nasz. Niech tylko będą szachy bez pionków, to figurami zajedziesz przeciwnika. Oczywiście matowanie jest podstawą, a potem przejdziemy troszeczkę do innych rzeczy. No będę przeszkadzał maksymalnie. No, tego się spodziewam. Zobacz, puściłeś mnie już na D4, tak? Czyli bliżej środka. Im bliżej środka mnie puścisz, tym gorzej. No dobra, tu się trzymasz, okej. Okay. No tak, 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 no, ale ja chciałem się wycofać, o! Gdy gońce są złączone, to starasz się swoim królem podchodzić jak najbliżej króla. No właśnie, właśnie, właśnie to był ten element, którego zapomniałem. Bardzo ładnie.
No to mamy remis. Jest pad. Bo nie ma żadnej, bo nie może się nigdzie ruszyć. Tak, dokładnie. Mhm. No i właśnie, świadomy. Czyli jeszcze raz. W takiej sytuacji, żeby nie doprowadzić do pata, musiałbym na przykład coś takiego zrobić? Troszeczkę się wycofać, tak, końcami, na pewno. No, idę w to miejsce. Już masz schemat bardzo prosty, to co pokazywaliśmy. Jakbyś obrócił szachownicę w lewą stronę, to byś miał górę, tak? Myślę, że leży. Do tego rogu zapędzasz króla. Tak, tak, tak. Bo król będzie sobie tutaj zmierzał, a te gońce będą tu obcinały te krateczki powoli. Okej. Okay. Jednak tam wracaj, zmieniłem zdanie. Niesłusznie. Oj, no to chyba niefortunny ruch, bo i tak wracam. A tak, rzeczywiście, muszę ci odpuścić. Troszkę podpowiem, bo to jest proste. Zobacz, obcinasz tutaj kolejne pole. Okej, okay, rzeczywiście, nie zauważyłem tego. Jak już jest tak blisko, pamiętaj o opozycji przede wszystkim. Bardzo dobrze. Okej. No to tutaj pójdę, będzie trochę trudniej, bo jakbyś zagrał już bo na nie opozycję. Zrobiłem opozycji. Nie zrobiłem opozycji. Sobie mówiłem pod nosem, nie zrobiłem opozycji, ukara mnie za to. No ale to nic straconego, to jeszcze da się naprawić. Troszeczkę trzeba będzie się jeszcze pomęczyć. O, bardzo dobrze. Stój. No, jest pad, znowu. A ponownie pad, bo ponownie się... Jezu, ile jest tych sytuacji patowych! No. Nie da się grać w te szachy, jak tutaj co chwilę paty lecą. Ale jest mat w trzech posunięciach. Bardzo prosty, bo niekoniecznie musisz iść królem do dołu. Możesz też spróbować w tę stronę pójść, prawda? No dobra. Mógłbym, tak, ale ruszyłem się tak. Jak matujesz gońcami, nie możesz zająć pola wrogu, bo król czarny musi się tam znaleźć. Twój ruch jest, prawda? Tak, wiem, zastanawiam się. Jak cię okay. mogę wepchnąć, żeby znowu nie doprowadzić do pata. O, co? O, to okay. było dobre. O, to był ruch, którego się nie spodziewałem. Jak się spełni teraz? No dobra, ważne jest to, że tutaj, że tu król nie może przejść. To jest ważne. No chociaż tyle.
No nie, tutaj to już grasz bzdurę, bo król musi być bliżej raczej No tutaj. właśnie, właśnie, bo myślałem, że mogę pójść o tak, ale chciałem pójść o tak i o tutaj, z tej strony zacząć cię łapać. No dobra, Ale to byłoby 50 ruchów, no. tak, proponuję zagrać bliżej tutaj i spróbować w jakiś sposób stracić tempo gońcem, żeby tego króla z Okej, szachem. dobrze. To ruszałem się, bo to był ten jeden ruch, bo byłem Dobrze, tutaj, ruszałem się okej, tu. okej. Dobra. Już jest bardzo blisko. Znowu to zrobiłem. Proszę. Aha, czarny nie. Nie on. No dzisiaj troszeczkę tak końcówek, tak zaczynamy ten trening od takich rzeczy ważnych, a w kolejnych będziemy troszeczkę o debiutach się uczyć i tych otwarciach. A to jest podstawa, jak to załapiesz, to będzie lepiej. O, Czekaj, bo znowu zabrałem. Znowu jest. ukradłem. Bardzo dobrze. No nareszcie coś się zaczyna dziać. Teraz musisz uważać. No mamy pata po raz trzeci. Oraz ponownie, nie, dobra, ponownie pad. Bo jak król znajdzie się tutaj, to fajnie jakbyś gońcem go atakował z tej strony i już byś dawał mata. No jest, pięknie. Mamy to, mamy Czy to. może wracamy do wieży i hetmanów? Nie, no to jest akurat troszeczkę trudniejsze faktycznie, ale polecam ci w wolnej chwili już samodzielnie na przykład z programem komputerowym poćwiczyć. Ustawiasz sobie pozycję i matujesz program, tak? Okej. Też często bardzo w tych zadaniach jest matowanie. Większość tych zadań tak naprawdę jest na matowanie na te mniejsze melo, zatem to też jest spoko. Dobra, proponuję teraz tak, znaczy znasz zasadę taką, że jak pionki dochodzą, to się wymieniają, tak? Tak. Okej, proponuję zrobić takie ćwiczenie, które też stosuję z uczniami. Ja sobie ustawię 8 pionków, a tobie sprezentuję, a może odwrotnie, a to zaraz obrócę, a tobie sprezentuję hetmana i króla. Tutaj w tym wypadku. Będziesz czarnymi. Okej. I będziesz musiał próbować ze mną wygrać. Ja mam 8 pionów, ty masz 9 punktów. To czarne wygrywają na pewno. Tylko to, jak ktoś zacznie grać jakieś bzdurne ruchy, oczywiście niepotrzebne, no to może być różnie. I teraz sobie tutaj szachownicę obrócimy. No i ja powiedzmy zacznę, tak, bo jestem białymi, więc dajmy na to, no nie wiem, ruch. O, nie, hetmanem. Stój. No właśnie, coś tutaj szaleje mi ta interaktywna szachownica. No właśnie widzę. Powiedzmy tak. No twoim zadaniem jest albo dać mi szybko mata, bo jakbyś się pojawił gdzieś tu hetmanem, jakimś cudem powiedzmy, no to byś dał mata, ale głównie chodzi ci o to, żeby zbić moje pionki, a potem zamatować. No tak, bo tutaj na samym początku można było hetmanem już zdobyć jednego piona, atakując jednocześnie dwa pionki na przykład, ale nic straconego. No właśnie, miałem taki plan, że chciałem ci na ten tył wejść, ale niestety ty to od razu zauważyłeś.
Zatem teraz szukam takiego jakiegoś taktycznego miejsca, gdzie nieważne co się stanie, to i tak ci cokolwiek zbije, ale nie wiem, czy już nie jest za późno na takie miejsce trochę. Jeszcze nie jest. Chociaż to jest to miejsce. Bardzo ładnie. Sprytnie, sprytnie. Chcesz mi tu zasadzić mata. Nie, nie, nie. Ja chcę pionka tylko. Tak, tak. Oczywiście. Właśnie w końcówkach szachowych, bo to jest końcówka, aktywność króla jest bardzo ważna. Tylko uważaj, jeżeli będziesz miał końcówkę, jeśli jeszcze będą hetmany na szachownicy, bo hetmany bardzo łatwo atakują króla. Tutaj ruszyłeś się w bok. No tak powiem ci niepotrzebnie, gdyż już jak masz ruszać królem, to lepiej gdzieś do góry. Trochę przyblokować, A zaatakować. To prawda, mogłem bardziej aktywny ruch zrobić. Tak, możemy cofnąć, żebyś spróbował na przykład inny ruch No to wykonać. spróbuj. Oj, przepraszam. No tak, można zmieniać pionki, pewnie. Same lecą, No okej. zróbmy tak, zróbmy tak, zróbmy tak. No dobra, muszę uciekać królem. Ładny ruch, bardzo dobry ruch. Nie puszczasz mnie tędy. Trzeba cię przetrzymać w swojej bazie. Tak, tak. Dobrze, dobrze. No świetne masz myślenie, muszę ci powiedzieć, bo każdy inny by próbował piony zbijać, a ty idziesz na mata. Ja widzę, jak ty się ruszasz tymi pionami i ja też lubię grać w ten sposób pionami. Nie zamierzam walczyć przeciwko temu. Jeżeli nie możesz ich pokonać, to do nich dołącz. Jak Garry Kasparow. Atakuje za wszelką cenę. Okej. Okay. No to mnie trochę wypuściłeś, chociaż... A jednak wypuszczony. A myślałem, że się uda złapać jednak. A zobacz, a w tej sytuacji. Tu zbijasz pionka, jesteś już na opozycji. A to prawda. Da. Pamiętaj, że król goni króla, będzie łatwiej po prostu grać. Hetman wszędzie zawsze zdąży. No ale musisz się troszkę pomęczyć w tej sytuacji już, nie? Ja bardzo chętnie przyjmę remis. Dobra, no trzeba cię je pozjadać kiedyś. No zobacz, miałeś tu bicie piona. Ja tak... A no tak, ty tego nie mógłbyś zabrać. Cały czas o tym zapominam, że król przecież też broni non-stop. Oj, oj, oj. Właśnie ja widziałem twoje partie, które grałeś ostatnio. No to z taktyką jest spory problem. Jednak nie zauważasz, że coś tam możesz zbić. Takie proste bicia masz, nie? To prawda. Aha. Trzeba robić zadania.
I grać, dużo grać. Po prostu im więcej będziesz grał, tym więcej będziesz widział na szachownicy. Dobra. No dobra. No już masz taką sytuację, że raczej nie dasz rady wygrać, ale masz szansę zremisować, bo już mam pionki tak zaawansowane i króla Właśnie blisko. wiem, że na 100% będziesz miał no przynajmniej jednego, jeżeli nie dwójkę zaraz hetmanów. No dwóch hetmanów nie, ale jak wybijesz hetmanem dwa pionki, to zremisujesz, tak? To będzie też dobry wynik. W tej sytuacji oczywiście. Poszedłeś królem do góry. A bo musiałeś. No musiałem. Ojeju, no to jest właśnie ten mój problem, że często nie zauważam tego, że jednocześnie się w takiej fazie gry bardzo często szachuje. No to tutaj dorabiam hetmana i mamy remis, Tak, tak, tak? tak. Byłby remis, ale można próbować wygrywać taką końcówkę, ale to jest dosyć trudne. Dobra, to myślę, że kolejnym razem. No, zobacz, ja może pokażę tak szybko, jak można było w jednym już, w dwóch posunięciach w zasadzie Jasne. złapać pionka. No to taki oczywiście przykład, że tutaj sobie tak gramy, to tak troszeczkę paradoksalnie to wygląda, ale powiedzmy, ja tam się gdzieś poruszam. Ojejku, co te piony tak giną? Ja się gdzieś poruszam i na przykład hetmanem tak geometrycznie staramy się grać. Zobacz, gram sobie tu, atakuję jednego pionka, atakuję drugiego pionka. Nie jestem w stanie dwóch pionów obronić. No i powiedzmy tutaj ruszam i już jednego mi skubiesz powolutku, tak? Kolejne zaczną się sypać. Powiedzmy tutaj idę do góry. Stój tutaj, pionku. Kurczę, blane. Idę do góry. Ładnie sobie dajesz szacha, idziesz na tyły, bierzesz kolejne piony, tak? Bo Rzeczywiście. chodzi o to, że te pionki tak szybko nie dojdą, a ty będziesz się tu skubał, a król jest też jeszcze na straży i on jest w stanie na przykład te piony zablokować. Więc sobie spokojnie skubiesz. Tutaj powiedzmy idzie król, tak? I ty sobie skubiesz kolejnego. Stój tutaj, królu. No patrz, no. No nie chcę współpracować dzisiaj stroną. Okej. Okay. No patrz, kurczę, blade, co to się dzisiaj dzieje? Oszukują. Dobra, no i zbijasz kolejnego. No i w zasadzie król bliżej podejdzie do króla, troszeczkę go wyszachujesz, no i spróbujesz kolejne piony zbijać. Wiem, że to się łatwo mówi, ale no w ten sposób trzeba próbować, bo jak będziesz robił puste ruchy, to ja będę miał czas, żeby te piony szybciej doprowadzać. Ja właśnie zauważyłem, że ja bardzo dużo tutaj ruchów zmarnowałem na tym, że ich nie przemyślałem do końca, bo mniej więcej też miałem taki plan, żeby związać dwa pionki jednocześnie, ale nie poświęciłem chwili, żeby znaleźć to miejsce, tylko ruszyłem się tak, jak czułem, a to w szachach nie powinno się grać na przeczucie. No, zimne kalkulacje przede wszystkim. No dobrze. Powiedzmy, ustawmy sobie taką końcówkę. Ja przewrócę szachownicę. Bo mogą ci się zdarzyć w praktyce takie rzeczy jak. Tu wyczyszczę. I teraz tak. Powiedzmy, król. Ok. No i dajmy na to, że będziesz miał wieżę. Może ten król gdzieś będzie tutaj. I powiedzmy pionek. Jeden, pionek drugi. No i te piony idą w tę stronę, tak? Tak. Ogromną masz przewagę, bo masz 5 punktów na 2. To jest pozycja wygrana. Nawet jakbym miał jeszcze jednego pionka czarnymi, też biały powinien spokojnie wygrać. Ale zacznijmy od dwóch. Jaka jest zasada na przykład w końcówce wieżowej? Wieża najlepiej atakuje króla z tyłu. Tak? Będziesz go atakować z tyłu i będziesz kontrolował te pionki, które będą szły do dołu w tym momencie. I oczywiście królem też walczysz o jak największy obszar.
No nie wiem, w Jasne. praktyce musimy to znowu przećwiczyć, bo tego tak się nie da Dobra. wytłumaczyć, bo te pozycje mogą być naprawdę różne. Ale zasada jest taka, że nie szachujemy, bo to tylko stępem przybliża króla do No pola. bo król po prostu rusza się do Tak, przodu. będzie pomagał przy polu przemiany. Z tyłu go tam zawsze próbujemy atakować, ta wieża się tam najlepiej czuje. No i próbujmy, tak? To taki jeden przykład sobie zrobimy i zaraz jeszcze taką jedną fajną pionkówkę. Okej. Okay. No, sorry, bo ja już z No. przyzwyczajenia. tutaj idziemy sobie. A teraz uważaj, bo król odciął ci troszeczkę tutaj miejsce, nie? Tak, zauważyłem. Więc to, że ja mówię, że wieża dobrze tam atakuje z tyłu, to jest prawda, ale no czasem musisz spróbować tą wieżę, powiedzmy, wrócić, żeby pomóc białemu królowi, tak? Już ustawiam. I w tym wypadku wydaje mi się, że najlepiej byłoby, bo jeżeli chciałem pomóc, to wydaje mi się, że najlepiej wtedy jest zaszachować, bo wtedy cię wymuszam, żebyś się cofnął na górę, czyż nie? Królem. Brawo. Okej. No to na Ty teraz przykład. właśnie ruszasz się pionem, i ja wtedy królem muszę uciekać i zdobywasz przewagę. Tak? No myślę, że ruch pionem jest bardzo słaby. No to zagramy. Myślisz, że jest bardzo słaby? Bardzo. Bo te piony O, się to mnie rozszczep. zaskoczyłeś. Bardzo słaby. No bo zaraz zobaczysz. No musisz tego piona oczywiście przyblokować i masz teraz szansę tutaj wieżą atakować. Tak? No i teraz Okej, widzisz. a jakbyś ty się ruszył? A jakbyś ty się ruszył? No ta pozycja i tak jest przegrana, gdziebym nie ruszył, ale no powiedzmy, bym próbował jakoś tak grać, żeby te piony razem złączyć. No ale wtedy Jasne. się odsłaniam, możesz mnie odcinać, atakować, tak? No ale dobra, to wiesz, tutaj będziesz grał z zawodnikami o podobnym poziomie, więc myślę, że powinno się tam udawać. Zaraz, bo ja tu namieszałem. Tak stoi. Kurczę, jak to Tak, skacze. o tak, czekaj, o tak chyba było. Tak. Tutaj poszło, tutaj. No dobra, zagram tak. Już teraz nic nie podpowiadam, to już jest bardzo łatwe. Ma mnie. Tak, z jednym pionem to już jest banał. Staramy się przede wszystkim królem i wieżą zbić ostatniego piona i matować. No właśnie taki mam plan, właśnie taki mam plan, ale zastanawiam się, jak na tobie to wymusić, ale powoli chyba wiem jak. Świetnie. No dobra, matowanie sobie zostawmy na twoje ćwiczenia z programem, Jasne. powiedzmy, z silnikiem. Dobra, to teraz jeszcze takie dwie podstawowe końcówki pionkowe mogą się zdarzyć w zasadzie. Powiedzmy tak, pionek, król i król. Jeżeli jest pionek bandowy i czarny król będzie się trzymał pola przemiany, to będzie remis. Zawsze. Bardzo proste, ja to szybko przestawię. Idę pionem do góry. Stój tutaj. Kurczę. No patrz, no. Kurczę, blada, nie wiem. Napiszę do czeskomu chyba, skargę jakąś złożę. Tak, w bok. Idzie król z pionkiem Panowie razem. serwery od godziny padają. Idzie sobie tutaj król, idziesz do góry. Król stoi w miejscu. Cały czas musi. Jeżeli będziesz się bronił czarnymi w tym wypadku, to musisz się trzymać rogu. On cię stąd nie wypędzi. Idzie sobie pionek, król z powrotem. Do góry. Zobacz, idzie pionek, idziesz do rogu. I okazuje się, że jak się odłączysz od piona, to zbijasz, jest remis. A Tak. jak będę przy pionku, to jest pat. Bo król nie może się nigdzie ruszyć. Tak, No. dokładnie.
Więc pion bandowy remisuje, o ile król jest w rogu. Powiedzmy, byłaby taka sytuacja. Jesteś czarnymi, pionek ucieka do góry. Pytanie, ruch białych. Czy jesteś w stanie tę pozycję zremisować? W sensie, albo dogonisz pionka, albo nie. Tak, bo niektórzy po prostu olewają piona i sobie tam grają gdzieś tędy. No ale wiadomo, jak zbijesz piona, masz remis. Reguła kwadratu. Słyszałeś może o niej? Nie, nigdy nie słyszałem. Jeżeli król jest w kwadracie do pola przemiany w tym wypadku, no to zdążysz złapać pionka, bo jakby król stał tutaj, powiedzmy tu, no to już nie jesteś w kwadracie. Mhm. Jeżeli pionek rusza tędy, tak? Znaczy, jeżeli jest ruch białych. Bo jeżeli jest ruch czarnych, no to stój tutaj, pionku. To się wtedy rusza do przodu i akurat zdąży na czas. Mhm, dokładnie. I jesteś w domu. Tu przemiana i zbijasz. Dobra. Okay. To jeszcze taka jedna bardzo ważna rzecz. Jak na przykład wygrać partię, jeżeli masz jednego pionka i króla. Powiedzmy w tej sytuacji. Tak naprawdę w tym momencie, gdzie czarne by nie zagrały, tu jest bardzo ważna opozycja. I tutaj, gdzie by czarne nie zagrały, to białe wygrywają. Bo powiedzmy, czarne idą w tę stronę lub w tę. Powiedzmy w lewo. To nie ma znaczenia, w którą. Zajmujesz w tym momencie białym królem pola, przez które będzie szedł pionek do pola przemiany. I król nie może nic na to zrobić, nic ponieważ już nie może zostanie zrobić. Zbity. No króla zbić nie można, ale no nic nie może zrobić, bo zobacz, idzie sobie tutaj, idziesz do góry, gdziekolwiek zagrasz pionkiem. Jak jest król przyklejony do piona, to nic mu nie zagraża. Jasne. Mhm. I dorabiasz do hetmana. Okej, powiedzmy, no powiedzmy jest taka sytuacja, tak? No i teraz jest ruch białych. Jeden ruch może zremisować, jeden ruch może w zasadzie wygrać. No i co tutaj zrobić? Jeżeli poruszysz się na przykład pionkiem do przodu za szybko, to to nie wygrasz partii, ponieważ czarny król będzie szedł zawsze na opozycję i to już jest pozycja teoretycznie remisowa. Oczywiście błędy mogą być... Zatem jedynym ruchem jest ruszenie się królem do góry, tak? Zamiast tego? Dokładnie, ale pamiętaj, żeby zawsze iść na opozycję. A, że na opozycję, że na samym początku ustanowić opozycję, a dopiero pójść na swoje pole, okej. Okay. Mhm, dokładnie, idziesz na opozycję, król powiedzmy idzie tutaj i zajmujesz... Po prawej stronie. Pola, dokładnie. Król sobie zmierza, no ale pionek widzisz, idzie i sam broni jednego pola, tak? No jest to samo. I dorabiasz. No a jak Jasne. Mamy taką sytuację, czy będziesz potrafił wygrać białymi? Spróbujmy! No spróbujmy, tak? Już przewracam. Z której strony ci wygodnie? Może... Jest spoko, u mnie się to nie przewraca, szczerze mówiąc. U mnie jest zawsze od dołu. Okej, okay, dobra. No zaczynasz. Bardzo dobrze. Król przed pionka to jest ważniejsze niż pionek idzie do góry. Mhm. I tutaj teraz są króle na opozycji, ale myk jest taki, no to jeszcze nie powiedziałem, a to w trakcie wychodzi. Jasne. Można oddać królowi tempo. Czyli nie musisz grać pionkiem o dwa pola, bo to już będzie remis. Tylko mogę zagrać po prostu o jedno. O jedno, dokładnie. I jesteś na opozycji w tym momencie. I czarny król musi ruszyć. I idę królem sobie tutaj, więc ty musisz zagrać. Czy wtedy ponownie się ruszam pionkiem do przodu, czy robię no nie. opozycję? Opozycję koniecznie. Mhm, bo bez opozycji nie wygrasz. Bo to, że wyszedł po prostu sobie na boczek wygodnie. Mhm. No powiedzmy tu. Dokładnie. Zajmujesz kolejne terytorium dla pionka. Hmm. No powiedzmy, zagram tak. Już się ruszyłem. Ruszyłem się pionkiem do góry o jedno. Pionkiem do góry. To też nie przegrywa. Znaczy, przepraszam, nie przegrywa. Nie remisuje. Ok. Ale bym jednak nabrał takiego nawyku, żeby jak najwięcej tego terytorium łapać. Ok, ok. Tak. Ale załóżmy, że ja bym się ruszył tak, jak było mi, też wygrasz, mi trudniej. Bo muszę zagrać sobie tak, to też jeszcze wygrywa, bo jakbyś już był tutaj, to już nie wygrywasz. Mhm. Gram sobie, ojejku, coś się dzieje. Gram sobie tu. Bardzo dobrze jest to pozycja, no idę w tę stronę na przykład. Okej. Okay.
Świetnie. No i rewelacja. I jest po zawodach. To jest no, bardzo ważne, żeby tutaj jednym pionem potrafić wygrać mniej więcej w takiej sytuacji. No dobra, nie sądziłem, że tak dużo zrobimy. Bardzo dobrze, idzie dobre tempo. To teraz znasz Szewczyka? Nie. Nie znasz Szewczyka, ok. To już ci go pokażę. Coś tutaj mi nie działa. O, To ten jest. słynny Szewczyk będzie. Wreszcie się go nauczę, wreszcie będę wiedział, o czym mówią na streamach u Witolda. Tak, tylko że akurat Szewczyka nauczymy się dlatego, żeby go nie grać, tak? Żeby też potrafić się obronić, bo. Czy to jest jak XQC przegrał? Ale to jest taka Czy to inaczej bzdura. się nazywa? Znaczy tak, proszę. Czy to jest jak XQC przegrał słynny mecz, czy to inaczej się nazywa? Nie kojarzę, nie, nie wiem. O, nie kojarzysz tego, jak został zmatowany w czterech czy w pięciu ruchach? Nie. W pierwszych właśnie pokczamsach? A to nie, niestety nie oglądałem. No, A, proszę o rozumiem. wybaczenie. Niestety nie widziałem. No tak, najszybszy w ogóle mat w dwóch ruchach wygląda następująco. Tu się odsłaniasz i hetman wjeżdża, jest koniec. No tak. Tak? Tak zwany mat głupca. No ale Szewczyk wygląda tak. Gramy sobie pionkiem do góry i wlatuje od razu hetman na h5. No jest to taka ciekawa pułapka oczywiście. Tu atakujesz fajnie pionka, chcesz go zbić. No to czarne mogą tego pionka po prostu obronić, grając na przykład, no patrzcie ty, no, skoczkiem na c6 i bronisz, nie? Jeżeli czarne na przykład przepędzą od razu hetmana, bo to jest atrakcyjny taki ruch, gdzie się chce zagrać, no to tu jest strzał. Na, stój. O Jezu, widzę to, że i tracisz wieżę. Nieważne, Dokładnie. co zrobisz, traciłem tak wieżę z dwa razy chyba. No trzeba się przed tym chronić. No ale jak wygląda ten szewc, tak? Tu już stawiam piona. Stój, pionku. Okej. Okej, no skoczek tutaj broni. Zagrywasz sobie gońcem. Wspólnie z hetmanem atakujesz punkt F7. No i powiedzmy, skoczek wychodzi sobie, no bo wyprowadzamy figury w debiucie, no to tu dostajesz już plombę. Koniec. Po temacie. Klasyczny szewczyk. Ale bardzo prosto się bronić przed szewcem i tu czarny zyskuje więcej temp. Już pokazuje, jak to robić i w zasadzie nie graj szewczyka, bo to nie ma sensu. Raczej się już każdy tutaj przygotuje na to, żeby się bronić przed szewcem, ale my też musimy. Więc tak. Masz czarne na dole? Na górze są u mnie, ale to jest okej. Dobra. Gramy tutaj E4, ty grasz sobie E5 załóżmy i wychodzi hetman. Jeżeli zapomnisz jakiejkolwiek reguły, jak się bronić przed szewcem, to zagraj sobie hetmanem tutaj na E7 i bronisz wszystko. Możesz być spokojny. Ale Jasne. też nie polecam wychodzić hetmanem na początku gry. To jest, no, wiesz, że. No blokuję sobie gońca i generalnie no nie jest to No z najlepszy ruch na doświadczenia, co początku. już graliśmy, no to hetmana tam miałeś Tak. problemy z hetmanem, więc skoczek C6 to jest dobry ruch, broniąc pionka. Wychodzi sobie goniec. No i wspólnie atakuje punkt. No i teraz możesz zagrać G6. Ojej, stój tutaj. Przepraszam, że tak to się miota tutaj. Teraz grasz G6. Tak? Bo pionek jest obroniony na E5. No i hetman musi uciekać. Ale zobacz, ucieka dosyć sprytnie, bo dalej grozi mat na F7. Więc teraz wyprowadzasz sobie kolejną figurkę, zasłaniasz pole F7, hetman broni skoczka, jest wszystko w porządku. No i teraz na przykład jest taki ruch, który jeszcze bardzo przeszkadza i grają niektórzy hetmanem na B3 i z gońcem wspólnie atakują punkt F7. No to teraz już nie masz wyjścia, jak zagrać hetmanem na E7. To jest dobry ruch, ale wiem, że w tej sytuacji można zagrać jeszcze lepiej, ale to troszeczkę już zaawansowana sprawa. Można od razu skoczkiem zaatakować hetmana. I O. okazuje się, że po na przykład takim ruchu, no patrz, kurczę, ta interaktywna tutaj szaleje. Po takim ruchu, okej, zaatakował ci króla, ty sobie odchodzisz, bo nie masz wyjścia, ale zauważ, że teraz król się przykleił do gońca, a skoczek do Tak. hetmana. One są ze sobą połączone, no ale się za chwilę myślę, że rozdzielą. No i teraz tak, hetman nie może ruszyć tu,
bo zostanie zbity. Nie może ruszyć na d5, bo zostaje zbity przez skoczka. Więc jedyne pole to jest na c4, żeby bronić gońca cały czas. No i teraz można zagrać bardzo fajny ruch, dzięki któremu zdobędziesz tego gońca za chwilę. Czy to będzie B5 pionkiem? Bardzo ładnie. Gonisz hetmana. Pięknie. Zaczeka fajna współpraca. No i gdzieś tam hetman musi uciekać, powiedzmy tu. No i czeszesz gońca. I 3 do przodu, nie, 2 do przodu, bo jednego pionka straciłeś. Tak, ale nawet jak stracisz dwa Tak. pionki albo trzy pionki za figurę w debiucie, to się opłaca No mieć tak, ja figurę. wiem. Jednak figury są trochę ważniejsze. Też taki sposób jest, może od początku, żeby sobie to jeszcze raz wyobrazić. Okej. E4, E5, tak, hetman wyjeżdża, sobie grasz skoczkiem, oni grają gońcem, ty znowu bronisz pionkiem, on idzie, chce dać mata, ty sobie wyprowadzasz fajnie skoczka, on idzie hetmanem na B3. Okej, ten ruch jest oczywiście najlepszy, ale jak się nie zapamięta takich posunięć skomplikowanych, powiedzmy, to spokojnie grasz hetmanem tutaj, to już jest dobry ruch, bronisz na F7, podwójnie. No i powiedzmy teraz białe się otrzeźwiły i zaczęły wyprowadzać figury, tak? Idą sobie skoczkiem. No to sobie wstawiasz ładnie gońca tutaj, ja to nazywam domek szachowy. Bardzo solidna konstrukcja, bardzo ciężko to atakować na samym początku gry. No i powiedzmy sobie wychodzi skoczek i ty I sobie masz też robisz... miejsce na bezpieczną roszadę od razu. Tak, od razu robisz roszadę. Przede wszystkim bezpieczeństwo... No, patrzcie. Przede wszystkim bezpieczeństwo króla jest najważniejsze. I tu już masz z głowy. I kolejna rzecz, no to wyprowadzasz sobie kolejną figurę, tak? Czyli gońca, powiedzmy. No i tam sobie planujesz pionka na D6 i wychodzisz sobie gońcem. I no, próbujesz atakować przeciwnika. Przede wszystkim roszada. Najważniejsze w szachach to wyprowadzenie lekkich figur i zrobienie roszady. Tak? Może to generalnie wyglądać w taki sposób, że grasz sobie białymi, no to głównie grają E4, E5, wychodzisz sobie skoczkiem, wychodzą sobie skoczki, kolejny skoczek, kolejny skoczek. To dosyć symetryczna sytuacja, jeżeli czarne grają podobnie. Tak? Wychodzisz sobie gońcem, wychodzisz gońcem, robisz roszadę, przeciwnik również robi roszadę. Kolejna figura do wyprowadzenia została, więc D3. Tak? Łańcuch pionów, piękny, tu się wszystko ładnie broni. I goniec ma wolną ścieżkę. O, robi to samo na przykład czarny, tak? No patrz. Kiedy się uda ruszyć tego pionka? Proszę? Mówię, że kiedy się uda ruszyć tego pionka? Tak, ruszyliśmy. No i można sobie zagrać na G5 gońcem, robiąc bardzo fajne związanie w szachach. Czyli tutaj masz w planach zaatakowanie najsilniejszej figury. Niech tylko się skoczek stąd poruszy. No to O, zbijesz może się hetmana, tracisz nie? hetmana za karę. Patrz, uciekł. Powiedzmy, niektórzy zagrywają takie słabe posunięcia, typu, nie wiem, A6 w tym momencie. Oj, stój tutaj, gońcu. Powiedzmy, A6 sobie zagramy. Jak można wykorzystać teraz to związanie? Czyli bardziej uderzyć w ten punkt F6, gdzie stoi skoczek. Czyli jeszcze mocniej, żeby we wszech zaatakować w tej sytuacji, tak? Tak, nie zbić, przepraszam, to mi się tylko kliknęło. Poczekaj, postaram się odnaleźć to. Czy to nie będzie, jak koniem tutaj pójdziesz? Bardzo dobrze. I to jest świetny ruch. I teraz w zasadzie nie ma jak się bronić, bo jakby goniec mógł wrócić na E7, to byłoby świetnie dla czarnych, by się obroniły po prostu. Ale już jest problem. No i powiedzmy, goniec zagrywa sobie tutaj, bo chce zbić skoczka, ale już jest za późno. Tak, ponieważ on już może po prostu przeatakować. Wtedy sobie fajnie zbijasz skoczek za skoczka. Generalnie w szachach Jest jak... automatycznie już do tego szach. Król musi uciec w bok, albo skoczek musi Nie, zostać no zbity. wybija, wybija, wybija. No to. Musi wybić. Hetman broni, ale pojawiła się luka u króla. Król zrobił się troszeczkę, no, łatwiej go zaatakować. Goły i wesoły. I można tutaj fajnie wjechać gońcem, atakując wieżę. A jak uda ci się hetmanem dotrzeć na pole G7, no to dajesz mata. No, to się łatwo oczywiście mówi, ale ten myk jest dosyć znany, jeśli chodzi o to związanie. Warto pamiętać, żeby tam uderzyć skoczkiem na D5. Dobra, bo my się tak mniej więcej umawiamy na 1,5 godziny, prawda? Ale możemy sobie zrobić na koniec partię.
Szybki wpierdziel, tak Ale nie zwany. ze mną, nie ze mną. Na 5 minut z kimkolwiek. Dobrze, chcesz, żebym ci zrobił współdzielenie ekranu do tego? Bez różnicy, bardzo proszę. Mogę ci zrobić współdzielenie ekranu. Jedną pięciominutówkę. Tylko to będzie problem, ponieważ to jest mój blitzowy ranking, a mój blitzowy ranking często się skończył tak, że po prostu grę kończył mi się czas. A zaczął mi się od 300, przegrałem kilka partii, już na 100 poleciało. Nie szkodzi, ranking nie jest ważny. Okej. Ja muszę teraz u ciebie udostępnić ekran. Albo nie, nie muszę. Tutaj się, drodzy widzowie, z wami żegnam. Widzimy się we wtorek o 21:30. Trzymajcie kciuki za Mandzia. Do zobaczenia. Cześć.